Cześć, witajcie w kolejnym poradniku do gry Football Team, a dzisiaj o kredytach. Wszystkie sposoby, jak zdobyć kredyty. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim zacznijmy sobie od rynku. Wejdźmy sobie w miasto, w rynek i tutaj możemy wystawić swoje przedmioty, swoje paczki i swoje mini boostingi właśnie za kredyty. Wchodzimy sobie tutaj w moje aukcje, wybieramy nasz przedmiot i wpisujemy, za ile chcemy go sprzedać. Tak samo z paczkami. Wybieramy paczki, wybieramy jaką paczkę, ilość tych paczek i cenę za paczkę. No i to samo z mini boostingami. I tutaj warto zatrzymać się, troszeczkę poobserwować ten rynek, jak wyglądają właśnie te ceny, jak wyglądają ceny mini boostingów, bo sami zobaczcie, że są na przykład mini boostingi, które kosztują tutaj 12 kredytów, są które 50, są też takie, które 72, dlatego warto tutaj sprawdzać postać, boosting i sprawdzajcie, czy macie na przykład dużo mini boostingów niepotrzebnych i możecie je wystawić. Uwierzcie, że jeżeli długo nie wchodziliście albo nawet nigdy w tę zakładkę, a trenujecie sporo, to tych mini boostingów wam z treningów mogło się naprawdę nazbierać wiele. Możecie je sprzedać, kto wie, może zarobicie nawet 3000 kredytów. Sprawdzajcie, bo tutaj naprawdę można się na tym wzbogacić. Kolejnym sposobem na zdobycie kredytów to są pojedynki na triki. Wchodzimy w pojedynki na triki, bierzemy udział właśnie w pojedynku. Jeżeli ktoś nie wie, o co w tym chodzi, to odsyłam do jednego z poprzednich materiałów, w którym właśnie dokładnie tłumaczyłem, o co w tym chodzi. I tutaj zobaczcie właśnie nagrody. Jeżeli wygramy pojedynek na triki, możemy otrzymać jedną z tych nagród. A w tej puli jest m.in. 25 kredytów, czyli jeżeli wygramy pojedynek na triki, może wylosować nam się właśnie 25 kredytów. Kolejnym sposobem takim alternatywnym to jest śledzenie Football Team w social media. Football Team ma Facebooka, Instagrama, Twittera czy chociażby ten kanał YouTube i tutaj warto subskrybować, lajkować, obserwować te wszystkie strony, dlatego że były już takie sytuacje, takie eventy, kiedy Football Team na swojego fejsa wrzucił na przykład 10, 20 czy 50 kodów na kredyty. Oczywiście robią to w taki sposób, że zamiast jednej literki lub cyferki jest znak zapytania. I tutaj nie chodzi o to, kto będzie pierwszy, kto pierwszy skopiuje kod i wklei, ale kto pierwszy zgadnie, jaka literka czy jaka cyferka będzie właśnie pod tym znakiem zapytania. Dlatego warto śledzić Football Team na portalach społecznościowych i być na bieżąco, bo wtedy też możemy jakoś zyskać te kredyty. Kolejnym sposobem na zdobycie kredytów to bananki.pl. Wchodzimy sobie w zakładkę sklep, klikamy kody. Tutaj swoją drogą właśnie wklejamy te kody, które otrzymamy z jakiegoś eventu, czy to z Facebooka, czy z Instagrama. No ale przejdźmy do tych bananków. O co chodzi? Klikamy tutaj przycisk zdobywaj bananki i przenosi nas na stronę bananki.pl. Zakładamy konto na stronie bananki.pl i tam wykonujemy zadania. Są to naprawdę różne zadania. Powiązane są one z grami, trzeba założyć jakieś konto, trzeba wbić któryś level, trzeba zrobić to, tamto i tak dalej. Jeżeli wykonujecie te zadania, dostajecie punkty. Te punkty możecie wymienić na kody, które właśnie tutaj po wpisaniu dadzą wam kredyty. Jest to fajny sposób dla tych, którzy mają troszeczkę więcej czasu. Kolejny sposób, bardzo taki oczywisty, po prostu klikamy sklep, no i kupujemy kredyty za PLN-y, po prostu za złotówki. Możemy zrobić to poprzez płatność online, ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, możemy zrobić także po prostu wysyłając SMS-a. No i ostatni już sposób, również taki alternatywny, możemy otrzymać kredyty, jeżeli zauważymy w grze jakiś błąd. Wchodzimy w zakładkę pomoc i tutaj mamy wyślij zgłoszenie. Wpisujemy tytuł zgłoszenia, czyli na przykład błąd odnośnie tego i tego. Klikamy tutaj błędy i opisujemy dokładnie nasz problem. Opisujemy co to za błąd, jak wyglądał, co się stało i tak dalej. Wszystko to, co po prostu widzieliście, jaki błąd zauważyliście i wysyłacie zgłoszenie. Jeżeli byliście pierwsi odnośnie zgłoszenia danego błędu, to otrzymujecie nagrodę. W zależności od priorytetu błędu. Niski priorytet błędu, 1000 kredytów, średni 2500 kredytów, wysoki 10 tysięcy kredytów, a jeżeli jako pierwsi zgłosicie błąd krytyczny, możecie otrzymać nawet 50 tysięcy kredytów. Jest to też taka właśnie opcja alternatywna dla tych, którzy pomagają w rozwoju gry, którzy znajdują błędy i chcą je zgłaszać, jak najbardziej. Nagroda dla nich się należy. No i to tyle. Dzięki za uwagę. Zachęcam do ocenienia filmu, subskrypcji kanału Football Team. No i widzimy się już wkrótce w kolejnym poradniku. Do zobaczenia.